Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat News. Znowu z takiej innej kamerki. Słuchajcie, dzisiaj mała kontynuacja serii na temat, można powiedzieć, nie menedżerów, tylko pakietów rozpowszechniania aplikacji w systemach Linux. Dzisiaj przedstawię Wam temat Snapa. Zobaczycie sobie tutaj, postaram Wam się przedstawić przynajmniej historię, jak to działa, jak to się prezentuje, jak tego używać, gdzie tego można użyć i dostaniecie także oczywiście pod koniec wady i zalety. Od razu uprzedzam, tutaj staram się, aby te materiały były jak najbardziej obiektywne. Staram się stawać naraz po dwóch stronach barykady i na plus i na minus, ale pokazać Wam to po środku, bez żadnego skręcania. Zapraszam na film. Dziś co prawda nadal w klimatach reggae, jamajki i tak dalej, ale zapewniam, że bez żadnych krzeseł skandynawskich czy szwedzkich, powrotu do XIX wieku i tak dalej, obiecuję. Tematem dzisiejszego filmu są ogólnie znane, ale i niezbyt lubiane z różnych powodów, tak zwane paczki Snap, czyli sposób rozpowszechniania programów promowany głównie przez firmę Canonical, która zresztą odpowiada za jej stworzenie. Przedstawię, a przynajmniej postaram się przedstawić historię powstania, założenia Snapów i ich obsługę oraz jak materiały o flatpakach, plusy i minusy. Będzie to materiał, mam nadzieję, bardziej obiektywny, bez skręcania w lewo lub w prawo, z żadną nagonką, po prostu informacja co i jak, a ocena powinna należeć, o jak zawsze, do użytkownika końcowego. No to co, zaczynamy. Historycznie rzecz biorąc, początek Snapów to rok 2016, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ruszyła ofensywa ze strony konkurencyjnej firmy Red Hat, która pokazała wtedy światu format Flatpak. Jednakże historia Snapów zaczęła się kilka lat wcześniej i teraz sobie o tym posłuchacie, bo myślę, że jest to warte omówienia, nawet wstępnego omówienia. Przez wiele lat głównym środowiskiem graficznym Ubuntu było GNOME, a potem GNOME 2. Pulpit w miarę lekki i wygodny, jednak w okolicach wydania Ubuntu 11.04 GNOME 2 zostało odsunięte na rzecz interfejsu Unity. Można powiedzieć, że szef Canonical Mark Shuttleworth w pewnym momencie swojego życia zafascynował się systemami mobilnymi i postanowił zbudować jeden desktop dla wszystkich, czyli dla PC-tów, smartfonów, które w okolicach właśnie 2010 roku zaczęły się mocno wdzierać do ludzkiego życia i nie tylko jako zwykłe urządzenia do rozmów czy do, powiedzmy, planowania biznesowego, ale miały stać się centrum życia wielu, wielu ludzi. Shuttleworth na swoim blogu, ten blog niestety już nie istnieje, napisał i tu cytuję: Ubuntu 14.04 LTS będzie zasilać tablety, telefony, telewizory i inteligentne ekrany w samochodach. Połączy te urządzenia czysto i bezproblemowo z pulpitem, serwerem i chmurą. Shuttleworth wyjaśnił, że ten ruch zostanie osiągnięty głównie dzięki wykorzystaniu nowego środowiska graficznego firmy Unity. Unity zostało, słuchajcie, wprowadzone w Ubuntu 10.10. Unity to interfejs graficzny w dzisiejszym Ubuntu 11.10 i został on zaprojektowany z myślą o tej konkretnej wizji. Nadal cytując słowa Marka i część archiwalnego wpisu na portalu itsfos: podstawowe elementy Unity są ułożone dokładnie tak, jak potrzebujemy, aby stworzyć spójność na wszystkich tych urządzeniach. To był początek nazwy Unity, pojedynczy rdzeń interfejsu, który skaluje się na wszystkich ekranach i obsługuje wszystkie zestawy narzędzi. Shuttleworth powiedział, że ten ruch był motywowany rosnącym wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Nie popełniajcie błędu, mówił, tak jak świat zmienia się dla producentów, tak samo zmienia się dla dystrybucji Linuxa. Obecnie 70% ludzi w Egipcie uzyskuje dostęp do internetu wyłącznie przez telefon. Nawet w USA liczba ta wynosi szokujące 25%. Pierwsze próby wprowadzenia Unity to Ubuntu 10.10, ale dopiero wielki pokaz w 2013 roku na targach CES i pokaz na żywo wtedy na Galaxy Nexus i Galaxy Nexus Phone 4 zyskały duże zainteresowanie zwykłych zjadaczy chleba. Niestety dosyć dużym problemem było dystrybuowanie softu na dystrybucje desktopowe i mobilne, tak aby było to łatwe i przyjemne doświadczenie i dla programisty, i dla użytkownika końcowego.
I tu na scenę w blasku reflektorów, orkiestry, fajerwerków wkracza Klik. Nie no, jaja sobie robię, sorry, to znaczy kernele. Klik owszem się pojawił i stał się podstawowym formatem opakowania oprogramowania dla Ubuntu Touch, bo tak nazywa się system Canonica dla urządzeń mobilnych, jednakże Klik nie był idealny. I przy okazji Klik to nie jest ten sam program, który Alex Larson wykorzystał do powstania Glika, a potem Flatpaka troszeczkę lat wcześniej. Słuchajcie, Klik był kodową nazwą używaną do opisu formatu pakowania takich aplikacji. Określał, w jaki sposób są one dostarczane na urządzenia mobilne i instalowane przez menedżera pakietów. Klik zakładał także, iż na urządzeniu docelowym istnieje tzw. struktura systemowa, zapewniająca także zależności potrzebne do działania danego programu. Klik to były pakiety binarne, gotowe do uruchomienia. Miały one rozszerzenie .klik i nie były zgodne z DPKG ani pakietem deb z Debiana. Martin Albisetti z Canonical powiedział: myślę, że główne problemy Linuxa to wiele z tych samych, które skłoniły nas do pracy nad pakietami Klik. W pewnym stopniu jest to ten sam problem, który dotyczy obsługi aplikacji różnych firm, znaczy różnych wersjach Ubuntu, co w różnych dystrybucjach Linuxa. Głównie chodzi tu o zależności, które są zazwyczaj bardzo wrażliwe na zmianę wersji. Chodzi tu o ścieżki systemu plików, które ulegają non-stop zmianie i trudno się połapać w tych łańcuchach zależności. Kończy się to wszystko tym, że musisz zbudować swoją aplikację nieco inaczej dla każdej dystrybucji i innej wersji. Deweloper Canonical Mankey Hall wyjaśnił to także w ten sposób. W pewnym stopniu Klik przybliża nas trochę do modelu Windows i Mac, gdzie wszystko, czego program potrzebuje poza domyślną instalacją systemu operacyjnego, musi być dostarczone w tym samym pakiecie. No i teraz słuchajcie, wracając do głównego wątku tego filmu, czyli do snapów. Snapy pojawiły się w roku około 2016 i od razu spowodowały zawirowania i kontrowersje wśród społeczności skupionej wokół Ubuntu i Canonicala. Wprowadzenie go miało rozwiązać problemy typu zarządzanie zależnościami, konflikty wersji programów, czy przede wszystkim zapewnić większe bezpieczeństwo w trakcie rozpowszechniania oprogramowania w całym Linuxie, bo założenie było takie, iż snap pojawi się w każdej dystrybucji Linuxa, nie tylko w tych systemach od Canonicala. Snap miało zrewolucjonizować i ujednolicić rozpowszechnianie oprogramowania nie tylko na komputerach desktop, PC czy telefonach i tabletach, ale także na urządzeniach IoT, Internet of Things, czyli internetu rzeczy, również we wdrożeniach chmurowych czy przestrzeniach serwerowych. No i po części tak się stało, choć użytkownicy desktopowi zdecydowanie nie pokochali tego formatu, a raczej sposobu jego działania. Skoro wiemy trochę o historii i mniej więcej czym ten format jest, to teraz czas na choć wstępne wyjaśnienie, jak on działa z punktu widzenia zwykłego domowego użytkownika, jak sobie z nim poradzić, a później standardowo wypunktuję wady i zalety oczywiście, abyście sami wy widzowie zdecydowali co i jak. Może wielu z was zmieni negatywne nastawienie na coś bardziej neutralnego, bo nie mówię raczej o pozytywach. Kto wie? To, o czym należy tu wspomnieć, będę to także przedstawiał w wadach i zaletach, to, że Snap jest mocno scentralizowany. Za rozpowszechnianie pakietów, czyli programów, odpowiada Snap Store, oficjalny sklep serwer Canonical, i nie ma możliwości tworzenia swoich repozytoriów z softem w Snapie. Kolejną rzeczą jest to, że pakiety mają system automatycznej aktualizacji. Jeżeli deweloper umieści nową wersję albo poprawkę w sklepie Snap, to wy otrzymujecie to automatycznie. Słuchajcie, ten update nie jest powiązany z aktualizacją całego systemu, na przykład przy Ubuntu bądź innego Linuxa, który ma dodaną obsługę technologii Snap. Teraz czas na wyjaśnienie, jak działają snapy i jakie mają możliwości. Programy w tym formacie uruchamiają się w tzw. kontenerze z ograniczonymi możliwościami dostępu poza swoją wydzieloną przestrzeń roboczą. Poprzez specjalne interfejsy programy mogą łączyć się z innymi programami, usługami w systemie lub oczywiście urządzeniami typu karty graficzne, myszki, klawiatury czy urządzenia USB.
co do samego sandboxingu, to zainteresowanym polecam poczytać na temat współdziałania oprogramowania Snap z tak zwanymi profilami AppArmor czy Selinux, bo tutaj kwestia bezpieczeństwa może powodować spore problemy kompatybilności w niektórych dystrybucjach Linuxa. Jest sporo w internecie wyjaśnień tego tematu, gorąco tam zapraszam, ja tego już tu dłużej poruszać nie będę. No i teraz, z czego składa się w ogóle środowisko Snap? Słuchajcie, środowisko Snap składa się z kilku składników. Pierwszym z nich jest oczywiście Snap Store, czyli miejsce, gdzie deweloperzy publikują swoje oprogramowanie, a użytkownicy końcowi za pomocą odpowiednich komend w terminalu lub poprzez aplikacje graficzne mogą to oprogramowanie instalować w swoim systemie. Mamy do dyspozycji kilka kanałów dystrybucji. Jest to tak zwana gałąź Stable, czyli wydania stabilne. Mamy tutaj Candidate i Beta, czyli wczesny dostęp do danego programu, ale w wersji testowej lub tuż przed jego wydaniem stabilnym, oraz mamy kanał tak zwany Edge. Edge służy do śledzenia procesu i rozwoju aplikacji. Jest to dość niestabilne i tylko wyłącznie raczej przeznaczone dla deweloperów. Drugim składnikiem to oczywiście SnapD. SnapD jest to usługa systemowa, która pracuje w tle w naszym systemie i odpowiada za pobieranie, uruchamianie, obsługę, sandboxing, czyli ochronę i tam ogarnianie przy okazji jeszcze ograniczeń, pola pracy aplikacji, czy choćby aktualizacje, ale to nie wszystkie jej możliwości. Trzecim składnikiem to sama komenda Snap, za pomocą której użytkownik może pracować z poziomu konsoli z tak zwanym demonem Snap. Może to usuwać również oczywiście oprogramowanie itd., itd. No wszystko się zarządza praktycznie za pomocą komendy Snap. Ostatnim składnikiem jest tak zwany Snapcraft. Jest to środowisko, raczej framework do budowania pakietów Snap. Snapy oczywiście są wyposażone w mechanizm automatycznej aktualizacji, który pracuje bez dodatkowego udziału użytkownika, dostarczając automatycznie najnowszą wersję programu prosto od danego dewelopera. Odpowiada za to wcześniej wspomniany demon SnapD. Jak używać Snapów? Po pierwsze, jest możliwość korzystania ze standardowej dystrybucji np. Ubuntu, czyli tej z pulpitem GNOME. No i Snapy są po prostu tam wbudowane i uruchomione automatycznie w systemie na starcie. Nic nie musicie sami robić. Sporo dostępnych aplikacji w systemie GNOME, w systemie Ubuntu, to są właśnie aplikacje uruchamiane za pomocą Snapa i spakowane w tym formacie. W systemie dostępny jest także sklep oprogramowania, gdzie za pomocą myszki instalujemy potrzebny program i czasami jest możliwość na przykład wyboru, czy to ma być pakiet zainstalowany jako Snap, czy z oficjalnego repozytorium, czy jakiegokolwiek innego tam, tak? Jeżeli chodzi o na przykład Debiana, czy inne dystrybucje, to obsługę Snapów trzeba dodać sobie samemu, wpisując odpowiednie komendy w terminalu Linuxowym. Tutoriale są na setkach albo tysiącach nawet stron w internecie i dotyczy to wszystkich dystrybucji Linuxa, bo praktycznie wszystkich możemy Snapa sobie zainstalować. Drugim sposobem używania Snapów będzie to raczej wykorzystywanie w środowiskach typowo produkcyjnych, firmowych. Także powiedzmy zadania chmurowe czy IoT, czyli Internet Rzeczy. Oczywiście mam tu na myśli obsługę tych pakietów za pomocą komend, typowo za pomocą komend wydawanych w terminalu albo konsoli Linuxowej. Jest to, jakby nie patrzeć, jednak podstawowa i najobszerniejsza metoda pracy z tym formatem, bo graficznie jest to mocno ograniczone. Wpisujemy na przykład Snap Version, aby uzyskać informacje o wersji środowiska Snap. Snap Info, nazwa pakietu, aby uzyskać info o danym programie. Mamy tutaj dodatkowo oczywiście Snap Remove, Snap Find i wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o instalację programów, to należy tutaj podnieść nam uprawnienia danego użytkownika do poziomu administratora za pomocą komendy sudo, czyli sudo snap install i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie komendy i tak dalej są pisane dokładnie w dokumentacji Snapa albo w tak zwanym po prostu manualu. No i mamy teraz wady i zalety, postaram się przedstawić to w miarę obiektywnie.
Polegam tutaj na wielu wpisach na forach internetowych, na dziesiątka stron internetowych itd., itd. Mniej więcej to wszystko pozbierałem. No i wyszło mi, słuchajcie, coś takiego. Od razu mówię, że miejsce, o którym mówię, tak, czyli zaczynam od pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej rzeczy, to nie oznacza, że to jest najważniejsze w tym przypadku. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wady, po pierwsze, czas rozruchu jest jednym z najczęściej wymienianych problemów. Programiści platformy ciągle pracują nad skróceniem czasu potrzebnego do uruchomienia danego programu, no jednakże nadal jest to dość długi czas potrzebny, tak? Druga rzecz, snapy nie posiadają obowiązku pracy w trybie piaskownicy, czyli sandboxingu, jak w przypadku konkurencyjnego formatu. Aplikacje w trybie snap, spakowane jako snap, mogą czasami korzystać z plików systemowych bez powiadomienia o tym użytkownika. Kolejna rzecz, jest to scentralizowany serwer rozpowszechniania, który ma zamknięte źródło do kompletu. Sam format snap jest typu open source, czyli jest dostępny jego kod źródłowy, ale sklep i kod sklepu jest wyłączną własnością i jest pod władzą firmy Canonical. Kolejna wada to brak graficznych programów do konfiguracji i zarządzania zezwoleniami aplikacji snap. To się jak flat seal u konkurencji, chyba wiadomo, o co tutaj chodzi. Teoretycznie pod konsolą można sobie te dane ustawiać, ale to nie jest aż tak wygodne, jak po prostu obsługa z GUI. Czasami miałem spore problemy ze skurkowaniem, steamingiem itd., czyli dostosowaniem się danej aplikacji Snap do reszty wyglądu pulpitu. To samo może dotyczyć ikonek w aplikacjach. Albo one czasami są, albo w ogóle tych ikonek po prostu nie ma. No tu jest jednak duży problem. Kolejna rzecz, czyli automatyczne aktualizacje mogą powodować problemy bezpieczeństwa. Złośliwe oprogramowanie może zainstalować się w systemie praktycznie bezszelestnie lub możemy otrzymać daną aplikację od dewelopera z mnóstwem błędów i nie możemy temu od razu zapobiec, bo jest to po prostu, tak jak powiedziałem, automatyczne. Kolejna rzecz to używanie systemu plików urządzeń jako tak zwany SquashFS. Powoduje to ogromny bałagan przy sprawdzaniu urządzeń blokowych, tudzież dyskowych. Chodzi o użycie krótkiej komendy lsblk. Wiadomo, że tam przy dużej ilości snapów tych urządzeń lub są po prostu dziesiątki. No jest to po prostu masakra mała. Teraz pozytywy, bo jednak pozytywy są. Snapy zawierają w sobie wszystkie niezbędne zależności potrzebne do pracy programu i mogą być używane nie tylko na komputerach, ale i telefonach, tabletach, Ubuntu Touch, jakichś takich rzeczach oraz urządzeniach IoT. Snapy pracują w środowisku izolowanym, sandboxowanym, co zwiększa bezpieczeństwo systemu podstawowego w stosunku do nowo instalowanych aplikacji. Snap jako jedyny poprawnie pracuje w środowiskach serwerowych bez używania interfejsów graficznych, co jest ważne nie tylko w środowiskach wymagających maksimum wydajności od sprzętu, ale także minimalistycznych, takich jak IoT, o czym już wspomniałem, sprzętu typu embedded, czy oczywiście zastosowania chmurowe. Centralizowany dostęp i kontrola jednej firmy to mniejszy bałagan setek udostępniających swoje repozytoria, które nie zawsze mogą być 100% objęte zaufaniem danego użytkownika. Słuchajcie, centralizowany dostęp to także kontrola nad udostępnionymi pakietami danych twórców, co może zmniejszyć ilość żartobliwych bądź niebezpiecznych aplikacji. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest kontrowersyjne zdanie, i powiedzmy teza czy stwierdzenie, ale mimo wszystko tak jest. I teraz ponownie, automatyczne aktualizacje mogą być plusem, słuchajcie, ponieważ automatyczne aktualizacje bez udziału użytkownika to większe bezpieczeństwo dla rzadko lub w ogóle nienadzorowanego systemu docelowego. Użytkownik nie musi pamiętać o tym, żeby aktualizować daną aplikację. Jest to i plus, no i minus. Za Snapem stoi olbrzymia korporacja, a to znaczy konkretne finansowe plusy
wkład na jego rozwój, tak? Również wkład programistyczny oraz możliwość unowocześnienia tych wersji w szybkim czasie. Wiadomo, jak wygląda sprawa czasami, jeżeli chodzi o projekty otwarte i tak dalej, że z deweloperami naprawdę bywa różnie. Jeżeli chodzi o konkurencję, ja wiem, że jest dość podobnie, ale jednakże Snap jest, właścicielem Snapa jest Canonical, a de facto konkurencyjnym, można powiedzieć, osobą, która to stworzyła, jest jedna osoba, jeden deweloper, któremu dopiero pomagają, tak? To samo, jeżeli chodzi tutaj o marketing i wdrożenia firmowe. Duża korporacja, dużej korporacji jest po prostu łatwiej inwestować albo montować, powiedzmy, albo kręcać te snapy do różnych innych dziwnych firm. Dzięki Snap twórcy oprogramowania mogą łatwiej dystrybuować swoje oprogramowanie bezpośrednio do użytkowników, bez konieczności czekania na udostępnienie go w różnych dystrybucjach Linuxa przez opiekunów pakietów, którzy się tym po prostu zajmują. No i teraz, nawiązując do poprzedniego punktu, kolejną zaletą powierzenia deweloperom odpowiedzialności za pakowanie i dystrybucję oprogramowania jest to, że nie muszą oni tworzyć pakietów specyficznych dla danych dystrybucji, ponieważ są one dołączone do wymaganych zależności. Robisz jeden pakiet, który działa na wielu, wielu pingwinach. Jest to mega oczywiście plus. Słuchajcie, tak, z mojego punktu widzenia, informacji z dziesiątek stron, tak jak mówiłem, i tematów na forach czy dyskusji, wyglądają wady i zalety tego formatu. Jasne, że wielu się będzie nie zgadzać, że wielu mnie zeklnie, wielu powie, co ty bredzisz i tak dalej, ale słuchajcie, obiektywizm to znaczy stanięcie po obu stronach i popatrzenia z obu stron na daną rzecz. Nie tylko, że to jest złe i tak dalej, ale te stanięcia po tej drugiej stronie, bo to jednak strona istnieje, i powiedzenia również jako tamta osoba o tym. No ja wiem, że to jest trochę ciężkie, nie wiem, czy mi to do końca wyszło, mam nadzieję, że tak. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście ewentualnie napisali co, gdzie, jak to widzicie, jakby się do tego odnosicie i tak dalej. Może ktoś zmieni, powiedzmy, nastawienie do całego Snapa, poczyta sobie o tym trochę, zastanowi się, może będzie używał tego Snapa nie tyle na desktopie, ale właśnie na serwerze, bo automatyczne aktualizacje, albo cokolwiek innego. Zawsze są jakieś możliwości, jak powiedziałem, postarajcie się stanąć po dwóch stronach barykady naraz. Nie tylko narzekać, albo nie tylko plusować, ale z obu stron jakoś sobie to powiązać. I myślę, że wtedy można zupełnie inaczej na te snapy po prostu popatrzeć. Tak jak mówiłem, dzięki wielkie za oglądnięcie. Mam nadzieję, że ten film trochę wam tutaj wyjaśnił. Ja wiem, że nie był on do końca płynny i tak dalej, ale naprawdę na temat snapów dość ciężko jest znaleźć niektóre informacje, to wszystko połączyć. Dlatego no ten film wyszedł, jaki wyszedł. Mam nadzieję, że trochę osób będzie z tego zadowolonych. Może nowi osoby, nowi ludzie, nowi widzowie pojawią się również dzięki temu filmowi na kanale tutaj. Gorąco tego zapraszam. Wszystkim, którzy wspierają kanał, czy łapkowo, oglądalnościowo, czy finansowo, czy jako darczyńcy i tak dalej, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Słuchajcie, zobaczymy się, znaczy wy mnie pewnie zobaczycie w następnym filmie, niedługo na kanale Świat Linuxa. No i co? I naprawdę, jeszcze raz powtarzam, zastanówcie się nad tym chwilę, zobaczcie sobie plusy i minusy, nie tylko moje. Poszukajcie o tym w internecie. Zobaczcie, do czego można zastosować Snapa, a do czego się nie da na przykład innego formatu zastosować, bo nie zawsze się da. Plusy i minusy są zawsze, tak? Co wygra? To już zależy tylko wyłącznie od was. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, gorąco. Pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć.